Najwyższa Izba Kontroli po 2 latach obowiązywania ustawy o języku migowym postanowiła sprawdzić, czy wprowadzone nią rozwiązania wpłynęły na poprawę jakości obsługi osób niesłyszących w urzędach. Chcąc jak najlepiej przygotować się do tej kontroli, Najwyższa Izba Kontroli poprosiła o merytoryczne wsparcie ekspertów, osoby, które czy to zawodowo, czy społecznie działają na co dzień na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością słuchu. Z ekspertami rozmawialiśmy o specyfice tej niepełnosprawności oraz o przydatności dla osób niesłyszących rozwiązań wprowadzonych ustawą o języku migowym. Wśród zaproszonych gości były też osoby niesłyszące, które podzieliły się z kontrolerami doświadczeniami z kontaktów z administracją. Niestety z przykrością trzeba dodać, że w większości przypadków to nie najlepsze doświadczenia. Wiedzę i informacje, jakimi podzielili się z nami eksperci, wykorzystamy do przygotowania programu kontroli. Dzięki temu będzie ona dotyczyła spraw i zagadnień najistotniejszych dla osób niesłyszących.